Hejka, z tej strony Kondys i witajcie w kolejnym poradniku do buildów w Diablo 4. Dzisiaj na saladniku Nekromanta, mój nieostrożny głuptas. Niestety jednego Nekromanta już uśmierciłem, gram na hardkorze, więc mam tylko jedno życie, ale wydropił mi akurat amulet Fisior Mówcy Śmierci i postanowiłem właśnie po ten amulet zrobić sobie nowy build, nowego Nekromantę, więc właśnie dookoła tego przedmiotu będziemy robić ten build. Czy jest on w 100% wymagany, żeby zrobić tę postać? Powiem wam szczerze, że nie. Ale fajnie, jeśli go mamy i zwłaszcza ten wariant z przywołańcami będzie na pewno bardzo fajny, więc możecie go spróbować bez niego, ale najbardziej polecam właśnie, gdy już macie ten amulet. Ja właśnie ten amulet wydropiłem wcześniej i dzięki temu mogłem sobie właśnie tutaj zrobić taki fajny buildzik. Mamy tutaj level 69, nice, ale szczerze już nawet najgorszy okres mam za sobą i teraz się nim w miarę przyjemnie farmi. Zrobiłem go tak mniej więcej tutaj pod prędkość ruchu, chociaż brakuje mi minimalnie aspektów, ale zaraz tutaj przejdziemy sobie do itemów, o wszystkim, co tutaj właśnie powinno być, żeby to fajnie grało. Później pokażę wam też trochę gameplayu, ponieważ akurat jest to, można powiedzieć, najbardziej skomplikowany build, który na razie przedstawiam. Chodzi tutaj bardziej o kolejność używania zdolności, ale to właśnie tak mówiłem później. Na sam początek przejdźmy sobie po itemach i zacznijmy sobie właśnie od hełmu, który mam na razie bardzo słaby. Naznaczenie, chcę mieć więcej szkieletów wojowników czy magów, to jest obojętne czy to, czy to. Hełm nie jest aż takim mocnym miejscem, więc głównie po prostu zdrowie, jakaś inteligencja, inne staty, czy właśnie takie odnowienie też jest fajne, bo tutaj korzystamy właśnie z golema na odnowieniu oraz krowej mgły, więc też nam się przydaje. Maksymalna esencja też nie jest zła. Zbrojka, również kolejna mocno defensywna rzecz. Ja akurat tutaj mam w miarę ofensywną z tym procentem do obrażeń, nie jest to zły wybór, ale właśnie inteligencja, maksymalne zdrowie, pancerz, jakaś tam redukcja w czasie umocnienia, ponieważ też tutaj tym buildem się umacniamy. Jako aspekt tutaj mam pochłonięcie zwłok, zapewnia szansę na stworzenie krwawej kuli. Rękawice, tutaj nawet są dosyć ładne, chociaż te obrażenia od umiejętności kości nie pasują oczywiście. Chcielibyśmy mieć tutaj szansę na kryta, szansę na szczęśliwy traf, napływ krwi i zamiast tej siły woli inteligencja, więc idealnie mamy napływ krwi, inteligencja, szczęśliwy traf, szansa nakryta. Tej tutaj mocy nie chcemy mieć, w tym miejscu chcemy mieć plus do szkieletów, czy to magów, czy to wojowników, w zależności od tego, co mamy w hełmie. Tej mocy z szybkością ataku podczas kryta nie chcecie mieć. Spodnie, tutaj też widzicie, mocno defensywa. Możemy też losować taki afix jak właśnie maksymalne zdrowie sługi. Nie jest aż taki mocny, ponieważ sługi dziedziczą część naszych statów. Więc gdy my siebie wzmacniamy, to też część wzmocnień przychodzi na nich. Więc trochę bez sensu wzmacniać tylko i wyłącznie sługi bez wzmacniania nas. Ale podobnie, inteligencja, redukcja, pancerz, zdrowie są to bardzo fajne staty. Tutaj naznaczenie oczywiście chcemy mieć. Im więcej bijemy, tym więcej dostajemy armora. Budki, tutaj redukcja kosztu esencji, szybkość ruchu, inteligencja, współczynniki. Szybkość ruchu po zabiciu elity również też jest bardzo fajną statystyką. Najlepiej właśnie jak mamy je obie, czyli właśnie najlepsze cztery to szybkość ruchu, inteligencja, redukcja kosztu i szybkość ruchu po zabiciu elity. Widzicie, że mam magów? To powinienem mieć w rękawicach, a w butach powinienem mieć zwiększenie szybkości ruchu po zadaniu ataku krytycznego. Dzięki temu będziemy jeszcze fajniej mobilni, ponieważ ten build jest głównie właśnie pod farmę. Chcemy mieć dosyć dużą szybkość ruchu i dzięki temu możemy też to w miarę fajnie sobie ogarniać. Broń. Ja akurat tutaj walczę na broni jednoręcznej z tarczą, ale spokojnie możecie używać broni dwuręcznej. Akurat do farmy wydaje mi się, że ta jednoręka jest fajna, ale głównie zależy od tego, jaką mocną broń znajdziecie. Ja tutaj wydropiłem bardzo szybko broń 812 item power, więc po prostu szkoda bym jej nie używać. Ale też widzicie, staty są okropne. Tutaj chcielibyście mieć inteligencję, obrażenia od trafień krytycznych, obrażenia odsłoniętym wrogom i ewentualnie umiejętność główna, czy tam po bliskim wrogom. Więc tutaj te obrażenia wrogom o ograniczonej kontroli, obrażenia od trafień krytycznych kości, to oczywiście jest to, czego nie chcemy. No i naznaczenie, że napływ krwi rozbłyskuje po raz drugi. Tak jak powiedziałem, używam tarczy, no w związku z tym, że przeszedłem na udrękę dosyć wcześnie, na poziomie 62. Jak na nekromantę z taką małą wytrzymałością, to po prostu potrzebowałem jej trochę więcej. To akurat sobie wydropiłem bardzo szybko tę broń. Nie chciałem jej zmieniać, dodałem tarczę i sobie właśnie bardzo fajnie radzi, no to uznałem, że nie ma co kombinować. Jeśli też chcecie grać z offhandem, z tarczą czy focusem, to szczerze nawet chyba bardziej polecam focus. Ja akurat też po prostu wydropiłem dobrą tarczę, to z nią biegam. Redukcja kosztu esencji, inteligencja, redukcja odnowienia, no i ewentualnie tutaj takie staty, chyba jak szansa na kryta może się wylosować. Jaką moc dałem, naznaczenie po prostu na redukcję obrażeń. Jeśli macie focus, to możecie mieć ofensywną zdolność, ale tak jak mówiłem, głównie po prostu do tego, jaką broń znajdziecie lepszą, no to sobie z nią możecie biegać. Dwuręki też są fajne, zwłaszcza wtedy, że ta moc powoduje, że ta druga rozbłyskująca nowa jest naprawdę bardzo mocna. Amulet oczywiście tutaj bez kombinowania, Wisior Mówcy Śmierci.
Jeśli byście nie mieli tego unikatu, no to używacie standardowego amuletu procent inteligencji, szybkość ruchu, redukcja kosztu esencji plus jakaś fajna pasywka. Jeśli nie, to w sumie zawsze takie same. Zdrowie, szansa na kryta, obrażenia odkryta, odsłonięcie. To właśnie razy dwa. I tutaj chcemy mieć to, że kiedy dysponujemy pełnią zdrowia, to krwawe kule zapewniają punkty esencji. Oraz bardzo mocnym jest to, że wrogowie ogłuszeni otrzymują większe obrażenia. My bardzo fajnie ogłuszamy naszym golemem, więc jest to też bardzo mocny slot. Jeśli macie ringa, tego unikatowego na minionę, to też fajnie go użyć tutaj, będzie działał dobrze. No i dalej chodźmy sobie do zdolności, tutaj na razie drzewko umiejętności i widzimy. Żniwa, stworzenie zwłok, oczywiście na maksa napływ krwi z wzmocnieniem na umocnienie. Mamy większy koszt esencji, większe obrażenia. Krwawa mgła na tworzenie zwłok, bonus do szkieletów wojowników. Paliwo śmierci na 3. 3 na 3 objęcia śmierci oraz zwiększenie obrażeń. Na fulla niedołężenie z mocą na skrócenie czasu odnawiania. Magowie 3 na 3. 3 na 3 na pogoń żniwiarza. Prędkość ruchu zajebista sprawa. 3 na 3 zakrzepła krew. Ja mam plus 3 jeszcze z amuletu. I potem tutaj trochę wydziwiania. 3 na 3 mistrzostwo golemów. 3 na 3 inspirujące przywództwo. 3 na 3 śmiertelna obrona. I ostatni punkcik oczywiście wigor ratmy. Mistrzostwo, tutaj właśnie pokazuję ten wariant na dosyć niższy level, tutaj aż tak dużo się nie dzieje. Ten taki start, który już ostatnio ogarnąłem w miarę fajny, no to właśnie maksymalne zdrowie, idziemy po glif, potem schodzimy na dół na odporności, więcej zdrowia, więcej odporności. Tutaj mamy glif nadużycie, zbieramy pancerz, idziemy sobie w górę, potem idziemy sobie po tutaj glif niezachwianie. Na razie widzicie, że mam go na niskim poziomie, to nawet tej siły woli nie wybierałem. Ale z chwilą, gdy go wylewelujecie na 15 poziom, zbieracie sobie tą siłę woli, wszystko dookoła. Potem idziemy do góry, pokrzepienie, no i do bramki. To jest oczywiście tablica z przeszczepem kości pod kości, ale jak widzicie, my tutaj nic pod kości nie wybieramy. My wybieramy sobie tylko glif tutaj, z odpornościami. Zabijanie wrogów zapewnia esencję, to jest bardzo fajne. I właśnie od razu idziemy na drugi glif, nie zabieramy tutaj nic więcej. Na drugą tablicę oczywiście, nie na drugi glif, ale przy okazji też na kolejny glif. To jest tablica z trupożerstwem i glif terytorium. Tutaj widzicie, że nie mam wystarczająco dużo też poziomu, żeby dojść do tej zręczności. To tutaj minimalnie mi brakuje, ale to tylko wbić na 15 poziom i zaraz będzie. Tutaj sobie jedziemy normalnie poziomo. Zbieramy sobie tutaj te punkty, zbieramy sobie trupożerstwo i jedziemy dalej. Jeśli bym tutaj miał jeszcze wyższy poziom, to oczywiście bym pojechał tutaj tą ścieżką po glif. Wybrał sobie tutaj remedium. Obrażenia podczas wzmocnienia, czyli podczas umocnienia. I potem sobie pojechał jeszcze dalej, przy okazji zahaczając tutaj jeszcze o te obrażenia w pełni sił, nie zabierając zbyt dużo obrażeń od przytłoczenia. My tutaj niby mamy to przytłoczenie z właśnie tej szybkości ratmy, wigoru ratmy, ale nie jest to aż takie opłacalne, żeby tam iść. Ten build jest bardzo fajny do levelowania, więc akurat tak, żeby go pociągnąć na poziom 70, 80, może nawet 90. Szkieletowi wojownicy obrońcy, magowie pod zimno, tutaj obrońcy z lewym wzmocnieniem, no i golem na żelazo na odsłanianie. I właśnie golem jest naszym jedynym źródłem odsłaniania, więc właśnie pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda w walce, jak powinniśmy tutaj grać, żeby to wszystko było spokojne. No i tutaj oczywiście też czaszki w żuterii, w zbroi rubiny, a w broni to by były szmaragdy zielone. To tak na wstępie, na sucho. Używamy głównie żniw do generowania esencji i przy okazji jak trafimy wroga, to dostajemy prędkość ruchu, więc chcemy ciągle utrzymywać ten bonus. Naszym takim panic buttonem jest jedynka, krwawa mgła, gdy coś się złego dzieje, używamy i uciekamy. Zniedołężenie, zadajemy większe obrażenia wrogom, którzy są przeklęci, w taki sposób zbijamy też odnowienie, więc często jest tak, że po prostu początek walki dajemy sobie klątwę na wrogów, tam wysyłamy golema, on wbija, rozwala, wszyscy są ogłuszeni, odsłonięci, my wbiegamy w środek, robimy nowe i rozwalamy. Więc tak tutaj przebiegniemy sobie część podziemia i pokażę wam mniej więcej, jak to tutaj idzie. Idziemy jakąś elitę, możemy tam wjechać od razu. Trochę groźnie, to odskoczę sobie, przepozycjonuję się. I tutaj powoli używamy sobie 5 zwłok. I wtedy po pochłonięciu 5 zwłok mamy bonus z paragonów. I też możemy sobie 2, 3, wbiegam sobie w środek, pozycjonuję się, eksplodujemy. Tutaj tak pokazując dosyć powolni, ale właśnie jak sobie bierzemy grupę, to już to wygląda w miarę też łatwo, fajnie, przyjemnie. Obrażenia są też w miarę też. Obrażenia są w miarę spore, zwłaszcza jak właśnie bijemy wiele celi naraz. Dlatego jest tak fajnie do farmy.
tak prosty do grania. Nasze szkielety są dosyć tankowe. Magowie czasami zginą, no bo oni są troszkę mniej tankowi, ale głównie sobie poradzimy. No, może sobie wybrałem trochę zbyt wymagające podziemia. Akurat tutaj duchy, te wybuchacze, demony, nie jest to zbyt idealne. Ale to też właśnie fajny przykład, żeby pokazać, że ten build jest bardzo dobrze uniwersalnie zrobiony. Mamy dużo obrażeń, dużo pancerza, zdrowia, wytrzymałość jest fajna. Mi się bardzo podoba. No i tutaj też, żeby na koniec pokazać, bo największy problem ma z single targetem, więc pokażę wam, jak wygląda tutaj walka z bossem. I oczywiście fajnie by mieć te zwłoki nastakowane do 5. Więc teraz sobie wycinam zwłoki, są piąte zwłoki, używam combo całego i teraz eksplodujemy. Więc... czy to ma aż taki duży problem z single targetem? Nawet nie. Ale musimy pamiętać właśnie o tej mocy naszej zdolności, o mocy z paragonów. Gdybym nie miał tego amuletu, oczywiście byłyby to mniejsze obrażenia, ale jest to w miarę fajne, więc mam nadzieję, że ten build wam się podoba. I chyba najważniejsza kwestia, czy ten build jest lepszy niż włócznia z kości? Nie! Nekromanta na włócznie z kości zadaje największe obrażenia w całej grze ze wszystkich postaci, więc jest to build, do którego nie ma podejścia. Jest najlepszym buildem na nekromantę, ale jeśli chcecie sobie zagrać czymś innym, czymś równie przyjemnym, czymś fajnym, może właśnie coś pod miniony, pod samony, no to właśnie jest to bardzo dobra propozycja. Mi tym buildem się bardzo przyjemnie gra, więc jeśli po prostu patrzycie, żeby sobie pograć przyjemnie, to tutaj macie, myślę, idealny przykład. Nie będziecie ginąć, damage jest dobry, macie tutaj dużo możliwości rozwoju tego buildu, macie też ciekawy gameplay, dużo się dzieje na ekranie, więc na pewno się nie znudzicie, będzie wam się podobać i też nawet jeśli czasami tutaj popełnicie jakiś błąd, no to macie właśnie swoich towarzyszy do pomocy, którzy z pewnością wam pomogą. Więc też nie jest tak, że nagle coś zrobicie źle i tutaj umieracie albo coś. Jest to bardzo prosty build, ale wybacza błędy, a gdy gracie bardzo dobrze, no to właśnie jesteście tym nagrodzeni. Więc trzymajcie się, o, Dogo. Witaj. Pa, do kolejnego filmu. Bye, hej, papa, dbajcie o siebie. Dziękuję bardzo wspierającym, dzięki którym jestem w stanie robić tak dużo filmów. Jesteście wspaniali.